Chodzenie przy nodze, aporty, skoki przez przeszkody, pozostawanie na komendę. Te psy mają to może nie w małym palcu, ale z pewnością w łapie. W międzynarodowych zawodach, które odbyły się w Wiśle, psy musiały poradzić sobie w trzech konkurencjach. Tropienie, posłuszeństwo i obrona. Wzięło w nich udział 19 psów z Polski, Czech i Łotwy różnych ras. Głównie są to owczarki niemieckie i owczarki belgijskie Malinois. Tutaj mamy właśnie owczarka niemieckiego, ale też zdarzają się inne psy. My mamy jeszcze jednego chowawarta, czasami są boksery, mamy też dobermana, ale owczarki niemieckie i belgijskie są jakby najpopularniejszą rasą w naszym sporcie. Aby wziąć udział w zawodach, trzeba przede wszystkim mieć psa, ale również spełnić pewne wymogi. Wymogiem jest bycie członkiem w Związku Kynologicznym w Polsce. Jest to jedyna organizacja w Polsce należąca do FCI. No i posiadanie psa z odpowiednimi predyspozycjami, dlatego że w zawodach mogą startować również psy bez rodowodu. Także jeżeli mamy nawet kundelka, który posiada cechy odpowiednie do naszego sportu, to można startować w takich zawodach. Nie da się tylko takich najwyższych tytułów otrzymać, jak mistrz Polski może być przyznany tylko zawodnikowi z psem rasowym. Ważny jest również wiek psa. W zależności od poziomu IGP1 to jest 18 miesięcy, IGP2 19 miesięcy, IGP3, czyli najwyższy ten poziom obrony sportowej, to jest 20 miesięcy i jeszcze wcześniej, żeby być dopuszczonym do najniższego poziomu IGP1, pies musi zaliczyć egzamin tak zwany BH. To jest egzamin z posłuszeństwa i socjalizacji. W każdej konkurencji jury zwraca uwagę na coś innego, ale posłuszeństwem pies musi się wykazać w każdej części i na każdym poziomie, choć nie zawsze wszystko zależy od psa. Nie tylko wyszkolenie psa ma znaczenie, ale też i doświadczenie przewodnika, bo był taki dzisiaj przykład, że właśnie niedoświadczony przewodnik swoim błędem wyzerował wszystkie ćwiczenia niestety. Wiadomo, jest to trema, no pies to czuje, prawda, i też jeżeli się pewnych sytuacji nie przećwiczy, to tak, będąc na płycie boiska, trudno jest wymyślić w momencie takiej adrenaliny, co zrobić. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.